Cześć, Basiu! Cześć! Hej! No? Hej! A ty pamiętasz zakuliskę, co? No przecież! No przecież! Przecież pamiętam, jak mnie kiedyś odwiedziła. Wtedy byłaś sama, a dzisiaj jestem ja. No nieważne. Zadzwoniliśmy dzisiaj do ciebie w bardzo ważnej sprawie. Przygotowaliśmy, no, chcemy przygotować dla naszych widzów z okazji Bożego Narodzenia spektakl wertep bożonarodzeniowy, czyli ty wiesz, co to jest wertep? Nie mam pojęcia. A ty nie masz pojęcia. To jest takie, jakby to opisać. No, wertep to w Polsce są jasełka, jest szopka, a czym bardziej na wschód, Białoruś, Rosję i tak dalej, to kolędowanie, to te szopki betlejemskie nazywają wertepami. To już wiem, o co chodzi. Wertep ma bardzo określoną budowę, konstrukcję, ale to już to nie temat dla tej rozmowy. Zadzwoniliśmy do ciebie z prośbą o pomoc, żeby przygotować, no generalnie potrzebujemy muzykę do naszego spektaklu, a biorąc pod uwagę, że ty jesteś specjalistą w tej dziedzinie, jako specjalista od spraw kultury, zwłaszcza tej tradycyjnej, to ciężko nam było znaleźć odpowiednią piosenkę, więc może ty znasz jakąś? Tak się składa, że znam jedną kolędę, która by idealnie tutaj pasowała. To jest moja ukochana kolęda. To jest kolęda życząca, czyli taka, którą się śpiewa po to, żeby składać różne dobre życzenia gospodarzom, których się odwiedza właśnie w trakcie kolędowania. I bardzo fajne w niej jest to, że można samemu wymyślać słowa po to, żeby dodać odpowiednie imię gospodarza, którego się odwiedza, czy gospodyni, albo żeby wstawić tam dokładnie takie życzenia, jakie wiemy, że temu akurat człowiekowi byłyby najlepsze. To co myślicie o takiej kolędzie? No super! 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 Super. Kolęda ma bardzo prosty refren, który szybko wszyscy są w stanie się nauczyć i mogą się wtedy przyłączyć do wspólnego śpiewania bez konieczności długiej, długiej nauki słów. I brzmi, refren brzmi tak. Lelum, lelum, oj lelum. Proste, prawda? Lelum, lelum, oj lelum. I kolęda w całości brzmi tak. Winszujemy z nowym rokiem, lelum, lelum, oj lelum. Idziemy raźnym krokiem, lelum, lelum, oj lelum. Do pani gospodyni po kolędzie, lelum, lelum, oj lelum. Niech jej zdrowie i radość będzie, lelum, lelum, oj lelum. I jak wam się podoba? Super! Super! Super. Chyba się przyda do waszego spektaklu, co? No, to dawaj, spróbujemy, co? Lelum, lelum. Lelum, oj lelum. To może ja będę śpiewać słowa, a wy spróbujecie się przyłączyć na refreny. Co wy na to? Okej, dawaj. Super. Winszujemy z nowym rokiem. Lelum, lelum, oj lelum. Idziemy raźnym krokiem. Lelum, lelum, oj lelum. Do pani gospodyni po kolędzie. Lelum, lelum, oj lelum. Niech jej zdrowie i radość będzie. Lelum, lelum, oj lelum.
Super, super. Teraz będziemy się uczyć. Cały tekst nam pewnie prześlesz później. Się nauczymy wszystkiego. I z 24 grudnia zobaczysz, jaki mamy efekt naszej pracy. Oczywiście. A, zapomnieliśmy o najważniejszym. Basia, my to się znamy przecież. No, ale widzowie ciebie nie znają. Opowiedz słów kilka o sobie, proszę. Dobrze. Na imię mam Basia, na nazwisko Songin i od wielu już lat fascynuję się kulturą ludową, szczególnie polską, ale też litewską, bo takie korzenie rodzinne między innymi posiadam. Zbieram bajki, stare opowieści, legendy, ale też interesują mnie obyczaje i obrzędy ludowe, czyli wszystkie tajemnicze, magiczne zaklęcia i sposoby na przepędzanie złych duchów i złego spojrzenia, albo na przywoływanie szczęścia. A oprócz tego zajmuję się też muzyką, muzyką, która czerpie z tradycji ludowych, z tradycji muzyki ludowej polskiej i gram w dwóch zespołach, które nazywają się Sutari i Meheche. Czasami też zdarza mi się reżyserować spektakle teatralne. O, tak, wiemy. O. Wiemy. A twoją muzykę bardzo lubimy i często jej słuchamy. Oj, zwłaszcza u nas wiele lubi do niej tańczyć. Wspaniale. Bardzo się cieszę. No tak. Później dołączymy jakąś piosenkę, żeby widzowie mogli posłuchać. Super. To my biegniemy się uczyć tekstu, bo pracy jeszcze bardzo dużo nad spektaklem, a tobie życzę wszystkiego najlepszego. Ja również wam życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Pa! Pa, pa. No to jest super melodia, bo naprawdę możecie tam, wiecie, to są takie całe litanie życzące. Tak jak my tutaj zrobiliśmy to do pani gospodyni, niech jej tam radość i zdrowie będzie. Wszyscy śpiewają lelum, lelum, oj lelum, to potem możecie dalej wymieniać. Niech jej się kury dobrze niosą, lelum, lelum, oj lelum.